jeśli tylko zechcesz go przyjąć. Masz w życiu, w każdym z nas jest pustka, której nie jesteśmy w stanie zapełnić. Możesz się bawić, możesz szukać uciech, ale to do niczego ci nie prowadzi. Będziesz potrzebował więcej i więcej. A jeśli nie będziesz szukał uciech, spadniesz w depresję. Ja byłam w depresji, miałam piekło w głowie. Byłam samotna i byłam w strasznym stanie. I wtedy przyszedł do mnie Jezus, prawdziwy, żywy Bóg, który wyciągnął mnie z tego bagna, w którym byłam, który pozwolił mi żyć normalnie, pozwolił być dobrą matką, normalną kobietą. Dzisiaj jestem szczęśliwą osobą i ty też możesz być szczęśliwy. Jeśli poznasz Jezusa, to nie znaczy, że nie będziesz miał problemów w życiu, ale będziesz miał siłę i moc do zwalczania tych problemów. Będziesz potrafił sobie z nimi radzić. One nie będą cię niszczyć, one nie będą ci przeszkadzać. Będziesz normalnie mógł żyć. Po to cię stworzył Bóg, do tego, żebyś był szczęśliwy na tej ziemi. I możesz być szczęśliwy, ale nie osiągniesz tego sam. Nie jesteś w stanie sam tego osiągnąć. Nie ma takiego środka na tej ziemi, który ci na to pozwoli. Nie ma takiego środka, tylko On, tylko Jezus może ci na to pozwolić. Tylko On jest drogą do pełnego szczęścia. Tylko On zapełni pustkę w swoim sercu, którą nosisz. Tylko Jezus ci może to dać. Przyjdź do nas i porozmawiaj, jeśli chcesz. Jeśli nie chcesz, jeśli się wstydzisz, w zaciszu swojego domu możesz zwrócić się do Jezusa, a On na pewno do ciebie przyjdzie. Bo Jezus przyszedł po to na ziemię, aby ciebie uratować, aby wiara stała się prosta. Ona jest dotykalna. Nie musisz chodzić na pielgrzymki, nie musisz chodzić do kościołów, nie musisz przyjmować sakramentów. Bóg jest tu i teraz. I teraz możesz Go poznać. I teraz możesz Go doświadczyć.